wszyscy Polacy powinni wiedzieć. Z dniem 1 października w życie weszła ogromna zmiana, o której nikt nie miał pojęcia. Wielu nieźle dostanie po kieszeni. Polacy zupełnie się tego nie spodziewali. W najmniej oczekiwanym momencie rząd wprowadził ważną zmianę, która od kilku dni obowiązuje w naszym kraju. Każdy powinien zapoznać się z najnowszymi informacjami, nie ma już odwrotu. Gazeta Wyborcza podaje, że od 1 października wchodzi akcyza na płyn do e-papierosów i TZW. Wyrobów nowatorskich, jak tytoniowe wkłady do podgrzewania. Polacy zupełnie nie spodziewali się takiego obrotu spraw, bo data wprowadzenia akcyzy była zmieniana już niejednokrotnie. W lipcu niemal pewne było, że zmiana wejdzie w życie, ale sprawa nagle ucichła, a wielu zdążyło już o niej zapomnieć. Wyborcza zaznacza, że co prawda od 2018 roku akcyza obowiązywała, ale o zerowej stawce. Teraz wiele wskazuje na to, że Polacy nieźle dostaną po kieszeni. Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów, Maria Rutka, przyznała, że z uwagi na to, iż niemal wszystkie gałęzie gospodarki wznowiły funkcjonowanie, nie ma argumentów dla dalszego wydłużania zaniechania poboru podatku od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Zaznaczyła również, że płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie wysyłane poza Polskę nadal nie będą obciążone akcyzą. Obecnie wyroby nowatorskie są o wiele tańsze niż tradycyjne papierosy. Z kolei Maria Rutka przyznała, że u naszych sąsiadów ceny są o znacząco wyższe. Z doniesień Wyborczej wynika, że na ten moment nie wiadomo, czy i o ile wzrosną ceny nowatorskich wyrobów tytoniowych, jednak słowa Rutki wskazują na to, że Polacy podwyżek powinni się spodziewać.